Dzień dobry, witamy Was w wypożyczalni głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Spotykamy się z okazji 18. edycji Tygodnia Bibliotek, który odbywa się pod hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece. I właśnie dzisiaj młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 wraz z opiekunem panią Agnieszką Tomczak zachęci nas do czytania książek, które możemy tutaj znaleźć. Zapraszam do wysłuchania naszego nagrania. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 aktywnie włączyli się w 18. edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, organizowanego w tym roku pod hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece, którego celem jest promocja czytelnictwa i książek, zwłaszcza wśród młodzieży. Wspólnie z naszymi uczniami wybraliśmy parę ciekawych książek dla młodzieży. Są wśród nich książki o tematyce science fiction, kryminały, przygodowe, o tematyce, z którą boryka się dzisiejsza współczesna młodzież. Wspólnie zaprezentujemy tych parę pozycji książkowych, po które warto sięgnąć. I tak, pierwszą z nich jest książka Metro 2033, rosyjska powieść, napisana przez Dmitrija Głuchowskiego. Jest to pierwsza część trylogii. Akcja powieści rozgrywa się w moskiewskim metrze w 2033 roku, 20 lat po wojnie nuklearnej. Książka została opublikowana w 2005 roku w Rosji, w Polsce ukazała się w roku 2010. Ten thriller science fiction ma wartką akcję, niezwykle sugestywnie przedstawiony świat. Bez wątpienia są to elementy, które nie pozwolą się oderwać od książki aż do jej ostatniej strony. To nie tylko wspaniała rozrywka i uczta dla czytelnika, to także portret człowieka u schyłku cywilizacji, przejmująca analiza jego niezmiennej natury. To obraz świata po końcu świata. Proszę posłuchać fragmentu książki. Usunął się na bok i jego miejsce zajął chłopczyk z wąskim nosem i przyczesanymi pubymi włosami. On był rozgniewany i chciał mnie zbić z nim. Zaczął Dawid tonem, którym dzieci zwykle deklamują uczone na pamięć wierszyki. Pewnie po prostu dlatego, że byłem mały. Cofnąłem się i krzyknąłem. Stój, zaczekaj, nie bij mnie. Przecież ci nic nie zrobiłem. Czym ci zawiniłem? Powiedz lepiej, co się stało. Twarz Dawida przybrała włóczony, uduchowiony wyraz. I co ci powiedział ten straszny zbój? Wtrącił zburzony chudzielec. Okazało się, że ktoś ukradł mu śniadanie i po prostu wyładował swój gniew na pierwszej napotkanej osobie, wyjaśnił Dawid. Ale coś w jego głosie kazało wątpić, czy sam dobrze rozumie sens tego, co właśnie powiedział. I co zrobiłeś, budując napięcie, naciskał chudy. Powiedziałam mu po prostu, bijąc mnie, nie odzyskasz swojego śniadania. I zaproponowałam, żebyśmy razem poszli do brata kucharza i opowiedzieli mu o tym, co się stało. Poprosiliśmy o jeszcze jedno śniadanie dla niego. Uścisnął mi potem rękę i już zawsze się ze mną przyjaźnił. Czy jest tu obecny ten, który skrzywdził małego Dawida? Spytał chudy głosem prokuratora. W górę natychmiast wędrowała czyjaś ręka i potężny 20-letni chłopak z głupim i złośliwym wyrazem twarzy zaczął przeciskać się w kierunku zaimprowizowanej sceny, żeby opowiedzieć, jakie to cudowne działanie miały słowa małego Dawida. Nie szło mu to łatwo. Malec miał wyraźnie większą zdolność zapamiętywania słów, których znaczenia nie rozumiał. Kiedy przedstawienie dobiegło końca, a małego Dawida i skruszonego brutala pożegnano brawami, chudy facet znów stanął na ich miejscu i zwrócił się serdecznie do słuchaczy. Tak łagodne słowo posiadają ogromną siłę. Jak jest napisane w Księdze Przysłów, język łagodny kościołami. Miękkość, łagodność nie są słabością, umiłowani bracia. Za miękkością kryje się ogromna siła woli i przykłady z Pisma Świętego tego dowodzą. Znajdując w zatłuszczonej książce potrzebną stronnicę, zaczął uduchowionym głosem odczytywać jakąś przypowieść. Artem poszedł dalej, odprowadzony zdziwionymi spojrzeniami, aż wreszcie wszedł do pierwszego wagonu. Tam nikt go nie zatrzymał i chciał już wyjść na tory, ale stróż strażniczy, dobroduszny i niewzruszony grubas, który powitał go radośnie przy wejściu, teraz zagrodził mu drogę swoją masywną postacią. I marszcząc gęste brwi, spytał surowo, czy Artem ma pozwolenie na wyjście. Wyminąć go w żaden sposób się nie dało. Kiedy po kilkudziesięciu sekundach strażnik nie doczekał się wyjaśnień, z suchym trzaskiem zacisnął pięści i ruszył na Artema.
Zaszczuty atom rozjeżdżał się wokół i tu przypomniała mu się historia małego Dawida. Może zamiast wyrzucać się na słonie podobnego strażnika, powinienem się dowiedzieć od niego, czy ktoś nie zabrał mu śniadania. Na szczęście z pomocą pośpieszył Dartimowi, który łagodnie spojrzał na strażnika i rzekł: ten chłopiec może odejść, nikogo nie zatrzymują wbrew jego woli. Strażnik spojrzał na niego ze zdziwieniem i posłusznie usunął się na bok. Ale pozwól mi się odprowadzić choć kawałek, umiłowany bracia Artemie, zapiął brat Timofi. Artem, nie potrafiąc oprzeć się czarowi jego słów, skinął głową. Może z porządku wydawało ci się to dziwne, jak tu żyjemy. Uspokajając, mówił Timofi, ale teraz ziarno Boże zostało też zasiane w tobie i oczy moje widzą, że padło na żywną glebę. Chcę ci tylko opowiedzieć, jak nie powinieneś postępować teraz, kiedy Królestwo Boże jest bliskie jak nigdy, żebyś nie został otrącony. Musisz nauczyć się nienawidzić zło, unikać rzeczy, których nienawidzi Bóg. Rozpusty, która oznacza niewierność, sodomii, kazirodztwa. Dobrze. Kolejną książką jest książka Podróż na koniec świata. To historia 15-letniego chłopca, który właśnie skończył szkołę i zamierza zostać marynarzem. Nieoczekiwanie otrzymuje jednak tajemniczy list, w wyniku czego postanawia odnaleźć swoją mamę. Matka opuściła go, gdy był mały i od tej pory nie dała znaku życia. Chłopak wyrusza w wielką podróż w towarzystwie ojca, który zdaje się skrywać jakąś tajemnicę z przeszłości. Czy dojdzie do spotkania z mamą? Czy wyprawa do Sztokholmu okaże się tylko fascynującą przygodą, a może wywróci świat Joela do góry nogami? Jaki będzie finał prywatnie prowadzącego śledztwa przez 15-letniego bohatera? Przekonacie się o tym, sięgając właśnie po tę ciekawą pozycję. Proszę posłuchać fragmentu. Joel szybko zdecydował, że nie powie, jak rzeczy naprawdę się mają. Że Samuel rozbolał brzuch i musiał iść do szpitala. Wyszedł i nie wiem, kiedy wróci. Na jedno pytanie Joel chciał od razu dostać odpowiedź. To ty dzwoniłaś? Tak, ale wolałam spotkać się z tobą osobiście, niż rozmawiać przez telefon. Więc mimo wszystko, czymś jesteśmy do siebie podobni, pomyślał Joel. Ja też nie lubię rozmawiać przez telefon. Stanęła na środku pokoju. Joel cofnął się do okna. Cały czas gapił się na nią. Wciąż jednak nie wierzył, że naprawdę ją widzi. Była jak złudzenie. Coś, co nie istnieje, a zarazem nie istnieje. Usiadła na samym brzegu krzesła. Joel pomyślał sobie, nagle, że być może ona boi się tak samo jak on. Nie wiem, co powiedzieć, odezwała się i popatrzyła na swoje dłonie. Joel od razu spojrzał na swoje. Zrobiło się cicho. A co ja mam powiedzieć, skoro ona sama nie wie? Pomyślał Joel. Już się na nią nie gapił. Teraz bym był zakłopotany. Zerkał ukradkiem, a ona wciąż patrzyła na swoje ręce. Zawsze wyobrażał sobie tę, że ta chwila będzie miała w sobie coś radości. Chwila, kiedy wreszcie spotka swoją mamę. Bez gapienia się, bez zakłopotania. Na próżno rysował wszystkie to swoje mapy. Nic nie było tak, jak sobie wyobrażał. Wciąż na nią zerkał. Cały czas szukał podobieństwa. Włosy miała puszyste i kręcone. Niezmierzchone, jak jego. Oczy niebieskie, czyli takie same. Była jednak niskiego wzrostu i chuda. I w jakiś sposób przypomniała z wyglądu Samuela. Potem pomyślał sobie, że jest piękna. Jeśli Jenny Ridian to naprawdę jego mama, miał szczęście. Taka piękna mama. Pytanie tylko, czy będzie chciała syna, który wygląda jak Joel. W tej samej chwili oderwała wzrok od swoich dłoni. Nie wiem, co powiedzieć, ale chyba powinnam cię przeprosić. I oczy zaszkliły się. Joel od razu poczuł, że ma grudę w gardle. Wstała i odwróciła się do niego tyłem. Wyjęła z torebki chusteczkę. Pamiętał ją z poprzedniej nocy, kiedy szukał klucza. Odwróciła się do niego, już uśmiechnięta. Dostrzegł, że ma białe, równe zęby. Nie ma tak jak jego, sterczące na wszystkie strony. Chciałbym, żeby Samuel tu był, powiedziała. A jednocześnie cieszę się, że go nie ma. Znów usiadła na krześle i popatrzyła na niego. Cały czas powoli kręciła głową. Joel zaczął się pocić. Nie poddam się jej, pomyślał. Spodziewała się kogoś zupełnie innego. Złościło go to. Skąd wziął się ten gniew? Nie wiedział.
ale przecież i on niczego sobie nie wybierał. Nagle ogarnęła go ochota, żeby opowiedzieć jej, jak było. Przez te wszystkie lata opowiedzieć te wszystkie myśli, marzenia i fantazje. Polecamy również książki Remigiusza Mroza. Jedną z nich jest Zaginięcie. Dreszczowiec, kryminał, którego bohaterowie zaangażowani są w sprawę obrony rodziców zaginionej dziewczynki, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Brak dowodów na ingerencję osób z zewnątrz w zniknięcie Nicoli sugeruje winę rodziców. To jednak sytuacja nie jest tak jednoznaczna. 3-letnia dziewczynka znika bez śladu z domku letniskowego bogatych rodziców. Alarm przez całą noc był włączony, a okna i drzwi zamknięte. Śledczy nie odnajdują żadnych poszlak i świadczących o porwaniu i podejrzewają, że dziecko nie żyje. Doświadczona prawniczka Joanna Chyłka i jej początkujący podopieczny Korgian Oryński podejmują się obrony małżeństwa, któremu prokuratora stawia zarzut zabójstwa. Proszę posłuchać fragmentu. Czas przed drugą rozprawą Chyłka spędziła na uwydatnianiu argumentów, które już podniosła. Przez konieczność improwizacji musiała rzucić na plac boju wszystko, co miała w zanadrzu, przez co straciła element zaskoczenia. Prokurator jednak był w identycznej sytuacji, więc nie miała się czym przejmować. Przede wszystkim musiała wykazać, że Ekiel i Sakrat rzeczywiście zapadli się pod ziemię oraz że pobicie Aleksandra Sobonia miało coś wspólnego ze sprawą. Pierwsza rzecz nie była przesadnie trudnym zadaniem. Obu mężczyzn szukali śledczy i policja. Nie zostawiali żadnego tropu i nikt nie wiedział, gdzie mogą się znajdować. Mimo to Kordian ze zdwojoną mocą prowadził własne poszukiwania, chodząc po sąsiadach i nie dając za wygraną. Joanna doskonale wiedziała, że wykracza to dalece ponad to, do czego zobowiązywała go praca. Szukał tych ludzi z nadzieją, że tym samym wpadnie na trop zaginionej dziewczyny i przekona się, że ich klienci nie popełnili żadnej zbrodni. Chyłka nie spodziewała się sukcesu. Tym bardziej zaskoczył ją widok radosnego aplikanta, gdy po kilkudniowych poszukiwaniach pędził ku gangowi od ulicy. Podniosła wzrok na laptopa i posłała mu długie spojrzenie. Nie połam się, fukro, powiedziała, gdy biegł po schodkach. Mam, widzę, że masz. Eureka. Bohaterką kolejnej książki jest Kora Smolińska, która ma dar. Słyszy myśli innych ludzi. Po śmierci matki przeprowadza się do wujostwa w Warszawie. W nowej szkole wszyscy traktują ją jak powietrze, a jej kuzynka przemienia jej życie w piekło. Kora jest nieśmiała, zamknięta w sobie, cicha, nieobecna. Wszystko zmienia się jednak, gdy do jej klasy dołącza nowy uczeń, Eryk Nil. Kim jest Eryk? Czy najlepsi przyjaciele Kory, Asia oraz Teo, zaakceptują jej dar? Czy Kora pogodzi się ze swoim przeznaczeniem i odnajdzie spokój, może jednak miłość? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z najnowszej powieści Gai Kołodziej pod tytułem Dar. Posłuchajcie fragmentu. Czasem są takie chwile, w których chciałabym zapaść się pod wodę i resztę życia spędzić wśród ryb. Dlaczego? Bo ryby nie potrafią mówić. Czasami marzy mi się życie, w którym nikt nic ode mnie nie chce. Życie bez nakazów i obowiązków, bez tykającego wewnątrz głowy zegara, odmierzającego czas na spełnienie kolejnego zadania, następnej prośby. Tak strasznie nienawidziłam zmuszać się do wykonywania czynności, na które nie miałam ochoty. A jednak przez 18 lat mojego życia robiłam to. Miażdżyłam w sobie opór i grzecznie wykonywałam polecenia. Jeszcze w Poznaniu niejednokrotnie poznałam smak przymusu. Oczywiście moja mama była najwspanialszą kobietą na świecie, ale nawet przy niej nigdy nie pokazałam, jak bardzo nie cierpię zmuszać się do czegokolwiek. Chciałam, by była ze mnie zadowolona, chciałam, by była szczęśliwa. Koszt odgrywał już dla mnie drugorzędną rolę, aczkolwiek nie znikał. Lecz dopiero w Warszawie poznałam pełnię smaku przymusu. To nie tak, że wujostwo zmuszało mnie do czegoś. Nie, oni po prostu mieli nadzieję, a ja nigdy nie chciałam zawieść oczekiwań osób, na których mi zależało. A wszystko przez głupi dar. To dlatego czasem chciałam się uwolnić od słyszenia myśli innych ludzi. Tak bardzo pragnęłam czasem być nieczuła, równie niewrażliwa jak krwawa Małgorzata. Zignorować skumulowane prośby i wyjść. Ale ja tak nie potrafiłam.
Czułam na sobie przytłaczający ciężar oczekiwań. Tak zawsze było. Życie wśród ryb byłoby dla mnie formą wakacji. Nie przeszkadzałyby mi nawet płetwy czy ogon. Ja po prostu chciałam uciec od tego całego hałasu. Od natrętnych spojrzeń, od nie dających zapomnieć o sobie próśb i oczekiwań. Niekiedy podczas głębokiego snu nie słyszałam nic i byłam wtedy niesłychanie szczęśliwa. Przeogromnie szczęśliwa. Były to pojedyncze momenty wytchnienia, ale potem zawsze się budziłam i cały cykl rozpoczynał się od początku. W wieku 10 lat przestałam marzyć, że kiedykolwiek mój dar zniknie. Wtedy też pogodziłam się z myślą, że już nigdy się od niego nie uwolnię. Podejrzewałam, że na niego zasłużyłam. Musiałam bardzo zgrzeszyć w zeszłym życiu, czy coś w tym rodzaju. Że w zamian Bóg, los, przeznaczenie obdarzyło mnie tym nieszczęściem. Zła karma, od co? Jedynym powodem przytrzymującym mnie przed dołączeniem do świata ryb była miłość. Nie potrafiłam już żyć bez Teo i Asi. Ostatnią pozycją, którą chcemy Wam zaprezentować, jest powieść Marty Fox, napisana z humorem, Kaśka Podrywaczka. Opowiada ona o zbuntowanej nastolatce, uwielbiającej taniec i dyskoteki. Autorka tych młodzieżowych bestsellerów w sposób otwarty i bardzo bezpośredni porusza problem dojrzewania, rozwichrzonych emocji, zaufania, buntu wobec niekoniecznie przykładnych dorosłych, przyjaźni, miłości. To powieść, która na pewno zachwyci młodzież. Proszę posłuchać fragmentu. Młodość musi wyszumieć. Lubię się bawić. Czy w tym jest coś złego? Młodość się musi wyszumieć. Tak samo jak starość się musi wypierdzieć. Sorry, jeśli to zabrzmiało niesmacznie lub wulgarnie. Wziąłem to zdanie w cudzysłów, bo cytuję fajnego dziadka z przystanku autobusowego. Nie wiem, jak dziadek się nazywa, bo przystanek autobusowy nie jest dobrym miejscem na zawieranie znajomości, ale nadałem temu dziewczynemu staruszkowi nick dziadek. Wracałem z dyskoteki z klubu za szybą. Była godzina 22:15. Powstało mi 45 minut na dotarcie do tego domu, by zmieścić się nieprzekraczalnej granicy narzuconej przez starszych. Przepraszam starszym, ale przede wszystkim sobie, że dotrzymam umowę. Jeśli dotrzymam granicy mojej wolności, powoli będę się rozszerzać. Stanę się wiarygodna i solidna. To już przetestowałam. Zatrzymałam się na przystanku, by sprawdzić, czy będzie autobus, który mogłabym podjechać kawałek. Próbowałam rozszyfrować rozkład jazdy i wtedy podszedł do mnie dziadek. Staruszek, popierający się laską, trzymającą teczkę do domu, do której ma mój dziadek. Z dawnych dobrych czasów, jak mówił. Obok niego dreptała starsza pani, jego żona. Może pani kazetnie i na mój, czy numer 12 z o 22:40, czy o 22:50, bo nigdy nie pamiętam. Zerknam. O 22:40 powiedziałam. No to chwilkę poczekamy. Ja nie czekam, muszę biec, wtedy zdążę na wyznaczoną godzinę. Widzę, że krótko panienkę trzymają. A przecież wiadomo, młodość się musi wszędzie starać wypierdzić. W berzniku jeden, przynajmniej byś dziewczynę nie gorszył. Odzywa się starsza pani zerkająca mnie spod kapelusika. Pani kapelusik. Niech ma taką ksywkę. Spodobał mi się dziadek i chętnie bym z nim pogadała dłużej. Bo lubię nowoczesne poglądy, ale czas mi miłosiernie gonił. Widzę, że pan ma bardzo nowoczesne poglądy, zupełnie inne niż moi nauczyciele i rodzice. Trochę się pożyło, to się mnie nauczyło. Nauczycieli nie trzeba we wszystkim słuchać, bo nie wiadomo, o co mi chodzi. Dziękujemy za wysłuchanie nas. Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszych książkowych propozycji. Zachęcamy do odwiedzania bibliotek. Znajdziecie tutaj te i wiele innych ciekawych pozycji dla siebie.